trzy dni będzie czwarty tydzień, jak wywrotkiem miałem na 10 metrach dwie wywrotki. Noga praktycznie w 95-4% jest zdrowa, i kolano, i kostka. Natomiast jeśli chodzi o żebra, i tam jakiś krwiak mi się czuje zrobił, bo jak naciska, to taka gula jest. Ale jeżeli jest poprawa, żebro się naleje, bo pęknie to na ba. Jeżeli się poprawia z tygodnia na tydzień, nie szczam krwią, nie pluję krwią, to jest dobrze, że wracza debila nie pójdę, bo dobra będzie dym. Ponieważ z domu się nie ruszałem, chciałem się z wami zbratać w Sylwka. Nakręciłem filmik, ale go nie puściłem. Na szczęście go nie puściłem. Przede wszystkim pierwsza kapucha ciecie RP. Zaraz by krzyczała, ratunku, proszę! Proszę panów, proszę pani! Dajcie mu chusteczkę, kurwa, jak go spotka, tak. Tą pierwszą kapuchę ciecie RP. Najlepiej wyjmijcie, kurwa, jak będzie jakaś kobieta z wami, to niech wyjmie to podpaski mu daj, albo jakiś chłopak, który tam jakiś chory, to niech pampersa wyjmie i mu daj, nie. Ostatnio coś tam mówiłem wam o namaszczeniu Bilusia. Powiem wam, spojrzałem, bo ja tak mniej więcej pamiętam jego ryj, ale tak spojrzałem w internet, powiem wam, wybitnie niepozytywny robal. Diabeł w nim tkwi tak potężny, nie potrafi się naturalnie uśmiechnąć. Nie, no, bardzo ciężko mi do niego przeniknąć, ale już go delikatnie, nie mogę dłużej, jak nie wiem, gdybym go trafił bezpośrednio na wyciągnięcie ręki, no nie musiałbym mieć tego młotka fest 1,5-kilogramowego, a przydałby się, no to wtedy byłoby być może łatwiej. Na razie popracujemy nad nim online. No. Jak to powiedział naczelny robal, no nie można go mylić z naczelnym, bo naczelni to my, ale niech będzie naczelny robal polski, Mr. Stonoga. Akurat Mr. Stonoga jest z mojej dzielnicy, także dużo wiem o panu Mr. Stonodze. Powiem wam tak. Jak Zbysio jest gorący, gorętszy od białego metalu, to od metalu rozgrzanego do białości, jak najdalej od Zbysia. Zbysio powiedział, będzie was pic ruchał w dupę. I tu Zbysio miałeś rację. Czy wy czujecie i robale, i nierobale? Ja się zaliczam sam zaliczam się do nierobali, ale czy wy czujecie już, jak macie wbitego w tą okopconą szparę takiego zaganiacza i takiej grubości? Ale na razie przed sam łeb to będzie gdzieś tyle. O, i taki czujecie, jak zostali wam wbite? Nie tylko chodzi o mandat. O wszystko, całokształt. Nie będę teraz wymieniał kilkuset rzeczy, bo to nie ma to czasu. No, czujecie? Ten pyton wbity na razie bardzo delikatnie w jednej dziesiątej swojej części. Widzieliście jakieś filmy o mafii? Nie wiem, El Chapo, Narcos, tego typu. Tam wywieszają sobie fotki mafiozów. Jest taka piramida, drabinka. I potem tego nie ma, tego skreślenia, na jego miejsce chodzi. Wiecie, o co chodzi, nie? To tak jak macie potwory i szakale, w tej drabince jest wszystko, wszystkie urzędy, wszystkie organizacje. I one wszystkie was ruchają w dupę. Czyli są pedałami, bo jak można faceta ruchać w dupę? Tylko pedał może ruchać. Tak samo jak czasami słyszę, o, tutaj ja, o, ruchał go w dupę. A ja mówię, ty, zaraz, to faceta, bo to ruchał w dupę, to jest pedał. Nie, ale to w więzieniu. O Jezu. Dla mnie ruchanie faceta, czy to jest kurwa w pudle, czy nie w pudle, to jest pedalstwo. Oni gdyby mogli, gdyby nie bali się buntu i rewolty, to oni wbiliby wam tego kindybała po same kule. Od razu. To nic, żeby wam krzywdę zrobili. I do końca życia oszpecili. Ale oni by to zrobili, tylko że oni to powoli będą robić. Powoli się żabę gotuje, nie? Bo od razu wyskoczy z tego. Teraz bardzo przyspieszyli. Dostali taki rozkaz, dlatego przyspieszyli. Einsatzkommando łamie ludziom kości tylko dlatego, że ludzie korzystają ze swoich praw. Chodzą po prostu na przykład bez masy. Brown, Grzegorz, ma dwie oceny konstytucjonalistów, że nie trzeba nosić maseczki. A te lady za stołem w tym Sejmie
Większy szacunek mam do tych kobitek z bazaru różyckiego, co krzyczały flaki pysy gorące, flaki pysy gorące! A zresztą jedna z nich bardzo ma podobny głos. 160 tysięcy na lepszej golarce na pejsy zabrała. Zobaczcie, za to, że stosuje się do prawa. Kto z was się szczepił? Przykro mi, to nie ja. Obejrzyjcie. A drugi to będzie film Nie patrz w górę. Film dla mnie jest faktem dokumentalnym. Mówią, że to komedia. No bo to jako komedia jest, ale to jest fakt dokumentalny, który pokazuje robactwo na całym świecie. I takie same robactwo mamy też i w wędkarstwie. W ogóle w każdej dziedzinie. Kiedyś zabijało się ludzi wstrzykując fenol prosto w serce. Dzisiaj wstrzykuje się fenol pod skórę, ale w ekspozycji czasu ten fenol doprowadzi do śmierci. Poza tym tak, fenol zabija w jakimś promilu na miejscu, w procencie zabija po jakimś czasie, ale w ekspozycji czasu, jeszcze nie wiadomo po jakim czasie, czy to będą lata czy dekady, umieralność tych ludzi będzie w porównaniu do umieralności w obozach koncentracyjnych i warunkach działań wojennych, to będzie geometryczne. To nie ja. Tylko w szpitalach psychiatrycznych jest przymus wstrzykiwania pacjentom środku. Oni nas, kurwa, mają, te potwory i szakale, oni nas mają za chorych psychicznie, za obłąkanych. Oni są tak naprawdę sami. Oni sami powinni być zamknięci, bo oni nie ich nie można zabijać, bo to są obłąkani ludzie. No to są obłąkani ludzie, trzeba dać im szacunek, bo chory człowiek psychicznie jest człowiekiem dla mnie wartościowym. To są chorzy, ale oni powinni być już teraz w tym momencie. Polskie służby powinny otoczyć pewne urzędy i Sejmu wyjąć wszystkich oprócz Konfederacji i zamknąć w zakładach psychiatrycznych dożywotnio, w większej części w ogóle w kaftanach bezpieczeństwa. I karmić przez rurkę, bo nie można takich ludzi, bo oni krzywdę nam robią. Krzywdę robią ludziom uczciwym. W naszej branży wędkarskiej dochodzi do takich debilizmów, że zaczyna płacić się za nie za złowienie ryby. No na przykład tak jak opornicy wędkarscy biorą pieniądze za to, że ktoś złowi ryby, tylko za cierpliwość. Siedzi sobie na lodzie jakiś robal i ma takich ryb dosłownie, 30-50. Te ryby leżą na lodzie, prawdopodobnie nieżywe, ale podobnie jest i z fenderowcami. Tu tego, takich rybek i tak. Wyobrażacie sobie, co się dzieje? Co oni mają w tych, kurwa, swoich czerepach? Taki debilizm? A? Kiedyś człowiek chwalił się dużą sztuką. Ja już nawet się nie fotografowałem z grzaną poniżej 5 kg. No i wędkarze, jak złowili ładniejszą rybę, to wtedy ją fotografowali. Teraz zauważyłem, wędkarze fotografują każdą rybę, którą złowią. Czy jest taka, czy jest taka, czy jest taka. Jest to właśnie dodatkowe męczenie, o czym już mówiłem w poprzednich odcinkach. A już ci super robale, no to się fotografują już nawet i z takimi rybami, ale najlepiej jakby były w ogóle, jak w kupie są, takie nieżywe, wiecie. Te. A sum taki, nie wiem, dwumetrowy, to on od razu od 1,90 m rośnie, nie? Muszę wam powiedzieć, że ja nie rozmawiam z tym robasem. No prosta sprawa, nie wędkarska. Ktoś mi zastawił drogę. Jak chcę wyjechać? Podchodzę, siedzi dwóch. Najchętniej będziemy wypierdalać stąd już. Ale mówię, no kurwa, potem do mnie się będą te smerfy czepiały, a nie do śmiecia. No wie panowie, będę wyjeżdżał. Proszę o odjechanie. A on do mnie patrzy i mówi, wystarczy powiedzieć. No kurwa, no ale co można odpowiedzieć takiemu, kurwa, no debilowi? No co można mu odpowiedzieć? No nic nie można odpowiedzieć. Powinno się zaciągnąć spod serca,
ćwierć kilo i kraknąć chleb, no bo to na co? Przywitaj się. Stała pod drzwiami i mi mlaskała, no. Słyszy pan, rozmawia z kimś, tak? Dzień dobry, nazywam się Mucha. Wigilia minęła, więc nie powiem dzisiaj ludzkim głosem, ale powiem swoim głosem. Dzień dobry, tak? Mówi poczytaj świętego Augustyna i tam w ogóle tak na... Tam, oprócz tego, że wiatkarz dobry, to i też pojęcie w wielu rzeczach ma takich... Nie to, że jak tam... gdzie jest rozmieszczenie stonek czy innych syfilisów, tylko po prostu w zakresie kultury, sztuki. Ktoś tam ryby wypuszczał. No ja mówię, to jest ryba jedna na drugiej. Ryba jest miażdżona. Nie jest miażdżona. Nie mam racji. Słuchajcie, ja nie mam racji, kiedy mówię, że ryba w siatce, bez wody, jedna na drugiej nie jest miażdżona. Nie wyciera się łuska w tej rybie. No w sumie nie wyciera się. Są karpie bez łusek, a węgorz ma łuski, a lin ma małe łuski, a są karpie, co mają trzy łuski. A okoń ma jazgarz, sandacz, inne łuskie. Ciężko to łuskie wyrwać. Jest śluz, który jest wycierany. I miażdżenie. Szlamo Morel to był taki Żyd, który układał taką stertę z ludzi. Jeden kładł na drugiego. I obserwował, jak ten na dole, jak się zachowuje. I ci ludzie, najpierw ten na dole umierał w męczarniach potwornych, potem ten troszkę wyżej i tak dalej. Zamordował was, już nie pamiętam dokładnie. W książce opisywałem ponad chyba 1600 osób, a głównie właśnie tego typu mozaikami, budowaniem właśnie tego typu piramidek. Poza tym logika wskazuje na to, że ryba położona na rybie nie dość, że traci łuskę, traci śluz, na pewno ma problemy oddechowe i jest miażdżona. Ma miażdżone tkankę łączną, jak również ma miażdżone narządy. Miażdżone, podmiażdżane, przymiażdżane. I Danielek tego nie rozumie. No. Nie, bo nie. I to jest, słuchajcie, właśnie uzasadnienie. Nie i koniec. No. Tak samo jak mądry mistrz. Coś tam, rozmowa o reparacjach. Polska już spełniła, Polska się zrzekła reparacji, mówi Misz. Ja mówię, nie zrzekła się, ale zrzekła się i w internecie znajduje mi dwa wpisy, że ktoś napisał w internecie, że się zrzekła. Ja mówię, nie zrzekła się, bo po pierwsze, zobaczcie, jak mordę by darły Niemcy, gdyby się zrzekła, gdyby tam ostatnio jakiś z potworów i z szakali powiedział. Od razu by to przytoczyli, a poza tym pokaż mi dokument. Ratyfikujący to. No, ja tutaj nie mogę znaleźć, ale tu ktoś powiedział. Ktoś napisał kiedyś w internecie i rzeczywiście tak było. Być może ten wpis gdzieś jest. Że Jan Paweł II był agentem sowieckim i miał kryptonim Kremówczenko. No przecież mówił kiedyś o tych Kremówkach francuskich, nie? Tam z Wadowic czy skądś, nie? Jak ktoś napisał w internecie. No to tak jest. I tłumacz takiemu mistrzowi czy Danielowi. Nie, bo taki koniec. A wystarczy powiedzieć. Te mądrale na tych zawodach podnoszą te siatki, te rybie oczy wychodzą przez te, nie dość, że jeszcze są miażdżone, to jeszcze są miażdżone przez siatkę i te oczy im, te mordy wychodzą, są cięte przez te siatki. Ja bym wziął tak tych robali do takiej siatki i podniósł na takim dźwigu. I tak ze 50 robali, słuchajcie, na takiej wielkiej siatce. Oczywiście odpowiednia grubość linki, tak jak ten. I ciekawe, czy jakby im się to wbijało, jeden na drugim, jakby mordę, że łamałyby im się kości, co by krzyczeli. Ciekawe, co by Daniel, jakby na samym dole był, co by powiedział. Nie miażdży! No i nie, no nie. A wystarczy było powiedzieć. No kurwa, no mądry Rafałek, tłumaczę mu,
Mówi, o, kupiłem dla ptaków karmę. Jakie ziarno zamówił z neta, tak. Ja mówię, co kupiłeś? A to, to. Ja mówię, wystarczy słonecznik. Nie, bo ktoś tam napisał. Ja mówię, kto kurwa napisał? Kto to jest? A, i kurwa, sam krytykuje to, co mówi Końska Morda, czy Barba Papa. Nieuki, no nieuki, znaczy nieuki. W porównaniu do jego wiedzy wędkarskiej są nie mają żadnego pojęcia. Zero. Zerowe. W skali 1 do 10 mają 1, on na 10 powiedzmy w danym zakresie, tak? Na przykład w łowieniu sumów czy sandaczy. Tak samo sam robi. Tłumaczę mu doktor Nowicki, który jest Krzysztofem Jerzyną ze Szczecina. Jest mistrzem świata w swoim zakresie. Inne ziarno jest dla krukowatych. To można ich przed żytem rzucać. I tak dalej. Co innego są sikory. Ale jak mówię, że słonecznik z tego wszystkiego jest najbardziej... To już mi zaprzecza, bo on się zna, bo ktoś tam napisał ten... A kim on kurwa jest? Jakim praktykiem? Bo to, że doktor Nowicki jest doktorem ornitologii, to dla mnie też nie świadczy o tym, że on jest kurwa mistrzem świata w ptasznictwie. Ale ja go znam. Ja z nim byłem na wyspach. Ja widziałem, jak on potrafi znaleźć kurwa gniazdo remiza. Czego ja kurwa nigdy nie widziałem. Po śladach, po kubkach, no po odchodach. Po... Kurwa, po jakiś... Kurwa, nawet nie wiecie co... Jak się szuka, jak w kryminalistyce. Jaki to ptak? A to ten, a to. Kurwa, taki tak nie słyszałem. A to? Nie wiadomo, bo to jest głos ostrzegawcy, czy jakiego, czy tam... Kurwa, no coś tam o polityce Piłsudski. No to tam któryś z tych... interlokutorów mówi, no bo to tak, jak ja mówię, jaki kurwa wódz, mówię, w orgiach satanistycznych brał udział, mówię, kurwa, zabił swojego ochroniarza, bo już miał tak napierdolono tych narkotyków, kurwa, i tych, kurwa, seansów spirystyczno-satanistycznych, mówię, sam się mianował marszałkiem, kurwa, zrezygnował i przed bitwą, kurwa, najważniejszą, co mówią, że to on prowadził, a on, kurwa, siedział tam w pizdu. Ludzi kazał katować patriotów, kurwa, i do rowów wrzucać. Gdyby, kurwa, ten Piłsudski jeszcze kazał obalić i obaliłby rząd Magdalenkowi. No to by wziął, o tak, to jest, to wybitny jest mąż stanu, rzeczywiście. Nie ma żadnej różnicy między Tuskiem a Kaczyńskim, pamiętajcie. Żadnej. To wy, to oni tak stworzyli taki mit, że jest dobro i zło, to jest wszystko zło. Tylko jedno jest bardziej, jedno jest hamokomuna, a drugie jest żydokomuna. I to nie ma żadnego znaczenia dla Polaka, dla patrioty, dla dobrego człowieka. Żadnego. Co za różnica, czy was zabije ktoś z żydokomuny, czy z hamokomuny? Pytam, co to jest za różnica? Żadna. Ja nie wiem, kurwa, co ty masz, kurwa, dziadku, za informatora, kurwa? Tyle rzeczy wiesz, o których, kurwa, niektórzy nawet z zarządu nie wiedzą. A ten informator cię, kurwa, jeszcze nie poinformował, że karty już są rozdane, kurwa? Jakiś, kurwa, nie wiem, albo chujowy ten informator, albo ty, kurwa, nie przekazujesz wszystkiego z ukrycia. Bo ty, kurwa, nie wiem, tutaj intencje są dobre, ale się ukrywasz. A co, to chcesz puścić frajera przodem na rewolucję i tak dalej? Powiedz temu swojemu informatorowi, żeby dobrze, kurwa, pogadał. Znaczy inaczej, żeby ten informator wyciągnął ucho gumowe, o tak. Kurwa, jaka już jest sprawa dogadana z wodami, przepraszam, z wodami polskimi. Ale mamy w swoich szeregach bardzo dużo robali. A oni myślą tylko i wyłącznie o tym, jak złowić rybę, żeby zjeść, żeby się pochwalić, no czy żeby złowić dla własnej przyjemności. Przyroda i inne ważniejsze aspekty od tych trzech, które wymieniłem, w ogóle się dla nich nie liczy. I dobro ogólnie, znaczy no, właśnie dobro ekosystemu, bo to nie tylko jest dla... Poza tym oglądając, jak ty mówiłeś, to ty byś naprawił poprzez rozwój sportu. Właśnie to, czyli co? Czyli podnoszenie potem tych ryb w tej siatce, które się miażdżą, tak? To jest jeden z elementów, który doprowadza do tego właśnie, ja muszę cały film nakręcić o tym, te wszystkie wybory, owszem, wybory w kołach, ludzie lokalni, tak, ale to się zdarzy w jakimś procencie w Polsce. Bo ludzie już są tak ogłupieni, ludzie są już tak głupi, ludzie już tak nie wierzą i nic im się nie chce. Generalnie nihilnowi. Na zachodzie bez zmian. Jesteśmy zachodem.
Państwo takie, które miało największą podziemną armię na świecie, najbardziej wyspecjalizowaną jednostkę, organizację, narodowe siły zbrojne na najwyższym poziomie. I kurwa, która w czasie wojny wyprawiała takie rzeczy, że za czasów wolnościowych Niemcy nie potrafili pewnych rzeczy tak podrabiać, tak przemycać, tak organizować. Kurwa. Naród, który napisał, no dobra, Amerykanie parę lat wcześniej, chociaż Ankesu to ja w ogóle nie uważam, bo to... oni nie mają, oni nie mieli, Amerykanie w ogóle żadnych problemów z niczym. My po takich przejściach konstytucję i na naszej konstytucji wzorowały się inne narody świata. Polska, która to jedyne, my podbiliśmy Niemców, my podbiliśmy jako jedyni Rusków. I my sobie pozwalamy, kurwa, na 1000% podwyżki na niektóre rzeczy. Kiedyś jeł jeden złoty boczek cukier, zdrożał, Polska stanęła. A dzisiaj o 1000% pewne rzeczy idą? No bo nie chodzi o to, że 1000% gaz. Nie. 50%, ale kurwa, w tych całych komunalnych o, reszta idzie o 1000. I kurwa, co? Kurwa na ludzi. Co się stało z tym narodem? Dlatego nic się nie zmieni w naszym zakresie tutaj wędkarskim, bo czy wy będziecie w zakresie taki masz twardowo, jak szczur. Czy będziecie w zakresie gazu, czy w zakresie tematyki wędkarskiej, to będzie tak samo reagować. Dziś Einsatzkommando łamie ludzi na ulicach za ich konstytucjonalne prawa. Łamie, wyrywa im stawy, aresztuje. A za 100 milionów złotych i za większe, puma. Przestępstwa, nawet ci bandyci, bo to już nie są złodzieje, ci bandyci nie zgłaszają się do służb na wezwanie, a służby udają, że ich ścigają. O czym my mówimy? To nie jest kraj czwartego świata, trzeciego świata, tyle że z prądem i z internetem. To jest kurwa, tu nie ma tego kraju. Czy kraj jest, Polska jest, naród jest. Ale to, co nami rządzi, to już nawet nie są potwory i szakale. Oni chronią morderców. Czy ktoś z procywili odpowiedział, zamordowali ponad 20 osób, kilkaset miliardów ukradli. Nawet nikt nie ma postawionego zarzutu. A tu kobietę, dopóki dziadek 60-paroletni, dziadek, no facet 60-paroletni z kwarantanny poszedł, bo i go dopóki wzięli? Kurwa. To za Hitlera by tak kurwa. Być może by mu darowali. Kurwa. Patrz, ja nawet nie chcę na nich patrzeć. Zobaczcie, z jednej strony tutaj mówią, o, zamykamy wasze interesy, ale mandaty będą kazali wam płacić. Kurwa, to jest w ogóle kurwa, człowieku. To 1500 zł za jakieś tam drobne wykroczenie? A kusole nadal będą, kurwa, uniewinniani w sądach? Albo po 200, kurwa? To się, kurwa, to w ogóle jest jakiś horror. Co tu się dzieje, kurwa? Najlepiej to mi, kurde, te potwory i szakale mówią tak. To nie my, to sądy. Kurwa, ja jeszcze mam... To nie my, to Czaskoś. To nie my, to samorządy. A Czaskoś mówi, że to nie ja, to nie my, to PiS. A potwory i szakale mówią, to wina Tuska. A Tusk mówi, kurwa, to wina PiS. Po co te swary głupie? Wnet i tak wszyscy zginiemy w zupie, jak to mówił Brzechwa. Mega Robal, który mówił o naszych wyklętach, że to pedofile. Wstrętny Robal. Tusk mówi to Kaczyński, a Kaczyński mówi, że to Tusk? Czy że ten, że Kaczyński mówi, że to Czaskoś, a Czaskoś, że to Kaczyński? To jest po części prawda. Bo to jest jeden układ magdalenkowy, który cały czas trwa. I oni razem to robią. I wy wierzycie, że oni się kłócą? No.
podzieleni jesteście. Chodzi o to, żeby nie było zwartej, spójnej grupy, która pójdzie i będzie ich wyrzucała przez okna. No właśnie to o to chodzi. Dzieli was na zaszczepionych, niezaszczepionych, maskowych, niezamaskowanych. No na różne rzeczy was dzieli. Zobaczcie poprogowe, jakie nie wprowadzają, żeby podzielić ludzi. Nawet te pierdolone filmy w tych szpitalach, gdzie się ludzie kłócą, o każdą rzecz. O każdy szczegół, żeby się pokłócić. Rodziny skłócone. Po co to wszystko jest? Jakby nie było zwartej podstawowej komórki. Rodzina, a potem ulica, a potem zakład pracy i tak dalej. Tu o to chodzi. Ale głód was wygna z kosą na sztorc. Ale ja wtedy kurwa z wami nie stanę. Ni chuja. Wtedy nie. Bo wy będziecie wali o głód, a nie o Polskę, kurwa. O siebie będziecie, kurwa, a nie o Polskę. Bo teraz jest czas i był czas o to, żeby o Polskę walczyć, a nie o głód. Kurwa. Chuj mnie obchodzi, że jesteście głodne robale. Wypierdalać, kurwa. Tyle jest, kurwa, tego. Brukwi, kurwa, na polach. Wypierdalać te bugie. Ja myślę, że ta podwyżka gazu to nie jest wina ani Tuska, ani Kaczyńskiego. To jest wina wandali. Ale nie wandali w sensie takich, którzy tam rozbijają przystanki czy tłuką ławki. To był taki lud, wandale. Albo Wizygotów. A może to byli Hutu. A może to z plemienia Mandinków. No. No pewno Kunta Kinte za to odpowiada, kurwa. Faktycznie odpowiada za to i Tusk, i Kaczyński. Kaczyński szczególnie, dlatego że oni strasznie drażnią tych, kurwa, bolszewików. Nie drażnią NSDAP, nie drażnią UPA, bo to przyjaciele ich, a nagle, kurwa, car jest, wszyscy oni są nieprzyjaciółmi dla mnie, bandziorami i ludobójcami. Ale oni sobie brali, jedni są przyjaciółmi mnie. Między innymi i tak, i to jest przez to, między innymi. Na tym, kurwa, Menelu Łukaszence się tak wyżywali tego, no to, kurwa, ludzi łamią za brak maseczki, a tutaj do naszego żołnierza skurwysyn zamachuje się tam gazikiem go psika, kurwa. Ale żeby już tak krakowskim targiem pójść, to wszystkiemu jest winne, nie są winni Wizygoci czy wandale, ale matka Sławka z Gdańska, o, niech tak zostanie. A pamiętacie Norymbergę? To wypełniałem rozkaz, to tam szło do Himmlera. No jakby Himmler żył, to powiedział, to nade mną był Adolf Hitler. A ciekawe, co Adolf Hitler by powiedział? Powiedziałby pewnie, no ja to tutaj jak w więzieniu siedziałem, to studiowałem dzieła Marksa i Engelsa i to oni są winni. A jak ja był sędzią w Norymberdze. A panie Adolfie, a no to dobrze, to pana uniewinniamy, no ale to on już nie żyje, ani Marx, ani Engels, no to też nie ten... Wszystko, no, to jest taki był drugi proces norymberski. Niektórzy po parę tysięcy osób zamordowali i nawet w ogóle nie siedzieli, albo parę miesięcy. No. Kurwa, o czym my w ogóle mówimy? O jakich zasadach? Kurwa, tego nie ma. Nie ma. Jeszcze już jako sędzia bym powiedział, no ale w sumie to nie wiadomo, bo to był Marx i byli bracia Marx. I teraz to już nie wiadomo, no, na kogo. Nie, to jest pan zwolniony. W zasadzie to nic się nie stało. Następna sprawa. Norymberdze. Co? Nie miał maseczki? Kara śmierci, kurwa. A tak ogólnie? Tak ogólnie to jest wszystko dobrze. Ryb jest więcej jak było. Gospodarka kwitnie. A. W naszej branży. No, Majki Corleona spleciona pobuja trochę kamerą. Ela mordy powie i trochę tego robactwa tam do siebie zaś się. No, tam wie co robi. Wie co robi, tak. Tutaj trzeba przyznać. Chociaż powiem wam, że ostatnio bardzo, bardzo też mądrą rzecz powiedział, że w sile jedność coś takiego, że tego, no, wszyscy powinniśmy się skonsolidować. I ci, którzy się nie znają, nie mądrzyć się. Tylko być jako tak zwani statyści.
Przecież Barba Papa ostatnio oglądam, kurwa, film, a ten, kurwa, oni pokazują. No ja to, ja to albo pierdolę głupoty, albo nie głupoty, ale kurwa nie pokazuję, że tu rybę tego, tamtego. No po prostu mam taki swój profil i tyle, no. Ale ci to stricte, znaczy no prawie wszystkie programy wędkarsko-rybackie, no to, że rybę złowisz, żeby jak rybę złowisz, no to wtedy coś jest, tak? No właśnie Majki Pleciana z Korlona to już całą Polskę oblecie, żeby coś złowić, bo jest trudno i przyznam i być może i na weterze albo po cichu w kuluarach rację, bo tak jest. Jest bardzo trudno złowić dobrą rybę. Trzeba mieć, tak jak nadredaktor miał od każdego cynki, dlatego też między innymi takie ryby łowił. To, że dobrym wędkarzem jest, to jest inna sprawa, ale to też cynki trzeba mieć. A ci przecież, kurwa, to oni rzucają, oni, słuchajcie. Gdzieś mam tutaj, pokażę wam, jak to wygląda. Oni, słuchajcie, mają gumę. Tą gumę, słuchajcie, wyciągają, rozumiecie, z tego, z pudełka. Zakładają jej haczyk. No jajca sobie można założyć, kurwa, żeby się nie spuścić. Zakładają haczyk tej gumie i tak pokazują. A to jest guma, kurwa, firmy XYZ. To jest guma, tak, tylko ta guma. I na tą gumę złowiliśmy tego siandacza. I tu jest wbite idealnie, kurwa, pod... Nie z tego miejsca, co zahaczony za kapotę, tylko tu wbite, zawsze tu, zauważcie. Ten sanda czy sum, rozkławiona morda, ale kurwa. I na tą gumę my złowiliśmy. O, zobaczcie, jak się rozciąga. O, szybko się rozkłada w wodzie. Tak, to jest ekologiczne. Można ją zjeść, kurwa. A jeśli nie chcecie zjeść, można sobie w dupę wsadzić. To szybko się w dupie rozłoży taka guma, jo. To jest poziom obecnego, kurwa, wędkarstwa. Oni, kurwa, reklamują sprzęt, gumy, gumy, jakie nazwy mają, kurwa, Schmiller, kurwa, kurwa, nekrofiler, kurwa, pedofiler, kurwa, jakie człowieku. Zobacz, to jest guma. Jaś? Dwa razy w życiu widziałem na stu procentach, że w taką właśnie płynącą gumę, sam płynącą gumę po wierzchu, w tego typu gumę, zaatakował woleń. Dwa razy. Być może niektóre inne ataki były też spowodowane płynącą taką gumę. To mniej więcej klenie raczej zbierają takie rzeczy. A tu był atak w taką gumę, która samoistnie płynęła. Autentycznie. Dwa razy widziałem. Nie wiem, kiedyś założę taką gumę, wiecie, jak będą gdzieś dobrze brały. Ubiorę ją w jakąś marchewkę czy coś. Oczywiście już, słuchaj, Mucha, mówimy, że jeżeli ktoś wymyśli taki film, że założy taką gumę i będzie próbował, to jest nasz patent. Gilusia masz? Kurwa, trzeba ci czymś wytrzeć tego Gilusia. Może gumą wytrzemy, co, Musiu? Także na tym polega też między innymi wędkarstwo, że pany sobie pokazują, że łowią. Mogliby złowić! Ja coś w życiu jeszcze, jeśli chodzi o te wędkarstwo, widziałem. Widziałem grube ryby. Widziałem bardzo dużo ryb. I gdybym ja tego nie widział, i urodził się w obecnych czasach, to uważałbym ten rybostan, który jest za, no, za normalny. Ale to, co widziałem i to, co słyszałem, bo ten rybostan za moich czasów, z lat 70. i 80., no i tam do połowy lat 90., gdzie już się zaczął pieprzyć. Jeszcze tu się coś tam mówiłem fajnego. Reasumując, obecny dzisiejszy odcinek, tylko siła w nas wszystkich. Nie tam, że ktoś wam powie, że Rapa wam powie, że jakiś tam Dziadek Mróz wam powie, że jakiś tam ktoś wam powie. Mówić trzeba. Krytykować trzeba. Ale to musi być jakaś siła, wielka, potężna siła, bo wiecie, na czym to polega? Jeżeli zobaczą ludzie, a
my też jesteśmy ludźmi, czyli też i wędkarze, że stoi za nami jakaś potężna siła, oni się przyłączą. A tak do pojedynczych, każdy ma swój interes, wiecie, no, część jest robactwa, część nie tego, tak? I robactwo się przyłączy. Niech robią też i za statystów potem robale. Część z robali może być zostać przemienionych na ludzi. Ja mam w swojej karierze człowieczej przemienienia robali na ludzi. Tak, oni czytali książki Jaruzelskiego, Marka Borowskiego, kampanię wyborczą, znaczy kampanię, plakaty Marka Borowskiego, a dzisiaj to ja się do niego dzwonię na przykład, ja się dowiaduję wszystkiego, kurwa, co naj dzisiejszego dnia. Mówię oczywiście nie w zakresie jakiegoś tam marksizmu, tylko normalnie, normalnego życia. Co się dzieje, co tego tu. Także mam te zasługi i powiem wam na samą koniec jedną rzecz. Ja na pewno o tym człowieku opowiadałem. Stary, praski, no nawet bardziej niż chuligan, łobuz. Łobuz, tylko że łobuz, który nigdy nie był łobuzem w stosunku do swojego towarzystwa. Jest wspaniałym człowiekiem. Natomiast do takich obcych to już nie był chuligan, a łobuz. No i powiem wam, oprócz tego potem popadł strasznie w alkoholizm i ja już myślałem, że z nim nic nie będzie. Nawet gardło mu podrżnęli. I w tym momencie, czy w tym momencie już parę lat jest kierownikiem w jakimś ośrodku dla narkomanów bezdomnych i pijaków. Skończył studia w zakresie edukacji właśnie takich ludzi, którzy mają problemy. Dla mnie on jest wzorem do naśladowania. To jest człowiek, który powiedział mi jedną rzecz. Ja mówię, słuchaj, no ale kurczę, poświęcasz swoje życie dla tej większej części to jest meneli i robale. Wśród nich są dobrzy ludzie i którzy wyjdą i tak. A on mi odpowiedział krótko. Mówi, Piotrek, jeżeli uratujesz chociaż jedną osobę, to już twoje życie, już jest super. Czyli to nie chodzi o hurt. Wystarczy, że jedna osoba. I ja to przemyślałem potem. Pomyślałem sobie, co to jest jedna osoba. I tym zakończymy, Musiu, dzisiaj.